Siemaneczko wszystkim, słuchajcie, jakiś czas temu pokazałem wam, jak możecie zrobić muzykę tak na streamie, na przykład ze Spotify'a, żeby widzowie ją słyszeli, ale wy nie. I tutaj słusznie sporo z was zapytało się mnie w komentarzach, zarówno na Instagramie, na TikToku, gdzie serdecznie zapraszam, jak i na YouTubie, jak możecie jeszcze bardziej zarządzać tym wszystkim, żeby na przykład widzowie słyszeli inaczej głośność, wy inaczej. I okej, da się to zrobić za pomocą tych wirtualnych kabli. Wymagany jest jeszcze jeden program, jest sporo ustawiania, zabawy, to nam trochę psuje ustawienia w komputerze, ale wiecie, że ten wstęp by nie istniał, gdyby nie to, że znalazłem jeszcze lepsze rozwiązanie, gdzie tak naprawdę wszystkie programy z osobna dodajemy do OBS-a. I w OBS-ie ustawiamy głośność, wyciszamy, zmieniamy wszystko i tak dalej. I nie ma to żadnego wpływu na to, co się dzieje w naszym Windowsie, w naszym komputerze. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to zrobić, a tutaj dodam, że jest to bardzo proste, to zapraszam do oglądania. Zgarnijcie kawkę, herbatkę, picie, cokolwiek i lecimy z tematem. Rozwiązanie to jest bardzo ciekawe, ponieważ nie wymaga instalacji dodatkowych plików. Musimy tylko pobrać jeden plugin, do którego link oczywiście będziecie mieli w opisie. I zaznaczam, że to jest wersja beta, także wybieramy ostatnią wersję. Pobieramy albo exe, czyli plik, który już jest wykonawczy, albo po prostu zip i wpakowujemy wtedy ręcznie do folderu pluginy, żeby zainstalować nasz plugin. I tutaj nie wiem czemu Windows mówi mi, że to nie jest bezpieczne, aczkolwiek to ostrzeżenie możecie zignorować. Także pobieramy, instalujemy i przechodzimy do OBS-a. Jak już jesteśmy w OBS-ie, to możemy przejść do konfiguracji tego pluginu. W pierwszej kolejności musimy wejść w ustawienia i w ustawieniach dźwięku wyłączyć nasze dwa urządzenia audio. Ja wiem, może to zabrzmieć dziwnie, aczkolwiek zaufajcie mi, to wszystko jest celowo. Także urządzenie tutaj numer 1, numer 2 wyłączamy, upewniamy się, że mikrofon jest wybrany prawidłowy, klikamy zastosuj i możemy teraz przechodzić do sedna tego pluginu. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to w naszym mikserze dźwięku jedyne urządzenie audio, które powinno być widoczne, to jest mikrofon, jak widzicie, który działa, ale nie martwcie się. I teraz, słuchajcie, musimy się skupić. Dodajemy nową scenę, ja ją nazwę Audio NS, od Nested Scene. Co to jest? Za chwilkę wytłumaczę. I na tej scenie musimy dodać wszystkie nasze programy, z których mamy odpalony jakikolwiek dźwięk. I tutaj od razu jeszcze zaznaczę, że ten program musi być także włączony i musi być cokolwiek odtwarzane. Także w przypadku Spotify'a włączyłem, żeby leciała jakaś piosenka. Na YouTubie to samo, na Discordzie połączyłem się po prostu do osobnego jakiegoś kanału, tylko po to, żeby po prostu był dźwięk wykryty przez naszego OBS-a. I tak jak widzicie, po dodaniu tego Spotify'a pojawił się osobny słupek w mikserze dźwięku, który odpowiada właśnie za dźwięki ze Spotify'a. To samo robimy ze wszystkimi aplikacjami, które chcemy, żeby były słyszane na streamie. I jeżeli to zrobicie, to zaraz wam pokażę, co dalej. Jak widzicie, wszystko już zostało dodane i tak naprawdę wszystko super działa. Uważam, że jest to rozwiązanie naprawdę dobre, ponieważ nie oszukujmy się, mamy pełną władzę nad tym, co się dzieje, co jak słyszą widzowie, a my w tym samym momencie nie mamy zmieniane nic. Możemy dać głośno bardzo YouTube'a, a u nas w słuchawkach jest tak samo jak był. Dodatkowo oczywiście, tak jak standardowo tutaj wszystkie źródła dźwiękowe, możemy zablokować głośność tak, żebyśmy przypadkowo nie zmienili. Macie jeszcze pokazane, jak wygląda widok poziomy i pionowy, więc tutaj polecam pionowy. Ale, nie mogłoby to być aż tak proste. Zobaczcie, przejdę na inną scenę i nagle te wszystkie dodane wcześniej źródła dźwiękowe znikają. Dzieje się tak, ponieważ nie skonfigurowaliśmy tego na tej scenie. Ale Nested Scene, czyli scena zakotwiczona, działa w ten sposób, że scenę możemy umieścić w scenie. I tutaj tak zrobimy z tym audio. Jak widzicie, po dodaniu tej jednej sceny mamy już wszystkie suwaczki audio. I nie musicie się przejmować, że jak tu coś zmienicie, to będzie gdzie indziej inaczej. Ponieważ zobaczcie, zmieniam sobie na przykład ten słupek na maksa. Wracam na naszą scenę, która jest już przygotowana, do której zakotwiczyłem nasze audio. I wszystko działa. Także bardzo dobre rozwiązanie, polecam to wprowadzić, szczególnie jeżeli chcecie mieć jeszcze większą kontrolę nad tym, co słyszą wasi widzowie. I jeszcze tak tylko na koniec, żeby pokazać wam, że faktycznie to wszystko jest niezależne. Zobaczcie, wyciszam wszystko w OBS-ie, czyli że w OBS-ie każde źródło audio, no poza mikrofonem, jest na zero. Nic nie leci, żadnych dźwięków nie ma, a w Windowsie dalej wszystko jest tak samo jak było. Jak widzicie, to było banalnie proste, szybkie w ustawieniu i jeżeli streamujecie, no to na pewno zdajecie sobie sprawę, jakie to daje możliwości i ile furtek przed wami otwiera. Standardowo, proszę was, jeżeli wam się spodobał ten materiał, zostawcie lajka, subika, standardowo jakiś komentarz, gdzie możecie dać mi znać po prostu, czy jest jakiś materiał, który chcecie, żebym dla was nagrał i żebym po prostu poruszył jakiś temat. Tymczasem co? Ja nie będę przedłużał, dość zbędnego gadania, miłego streamowania i do zobaczenia w następnym materiale.